Dzień dobry Państwu. Chciałoby się powiedzieć dobry wieczór, ale jednak dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi jest miło przywitać Państwa na kolejnym spotkaniu stacji. Tym razem jest to spotkanie z serią Klasyka Europejskiej Poezji. To jest seria, która w jakimś sensie kontynuuje działania biura już widoczne od 1998 roku. To znaczy tutaj biuro wskazuje na cztery książki poetów irlandzkich w tłumaczeniu Piotra Zomera jako właśnie na początek tej działalności przekładowej. W zeszłym roku również mieliśmy przyjemność tutaj gościć na tym spotkaniu, to znaczy w sensie takim, że również takie spotkanie prowadziłam wówczas z Kubą Skurtysem. Teraz będę miała przyjemność poprowadzić je z Karolem Maliszewskim. Ja się nazywam Joanna Orska. Naszymi gośćmi dzisiaj jest troje tłumaczy i dzięki nim będziemy mogli porozmawiać trochę o książkach trzech doskonałych poetów, dwóch naszych sąsiadów, można powiedzieć, Iwana Wernisza, poety czeskiego, Jana Andrusza, poety słowackiego i poety duńskiego, Mortela Nielsena. I teraz chciałabym już zaprosić, przedstawić pierwszego tłumacza, Zbyszka Macheja. Zrobi to Karol. Proszę Państwa, kim bylibyśmy, gdyby nie tłumacze? Tragarze słów, przemytnicy wierszy przez granice, obcych wierszy, które stają się nasze. No nie wiem, jak dziękować, ale podziękowaniem będzie nota biograficzna pierwszego gościa, Zbigniew Machej, tym razem tłumaczy poezję słowacką. Bardzo często tłumaczy też poezję czeską, za którą dostaje liczne nagrody, między innymi chyba najważniejsza w świecie translatorów, Nagroda Literatury na Świecie. Zbigniew Machej kojarzony był z pokoleniem Brulionu, miał wiele wspólnego z tym pismem, publikował swoje pierwsze utwory, pamiętam te wczesne jego tomiki, między innymi ten świetny tomik wydany w Londynie. Potem długie lata robił różne rzeczy, prócz pisania wierszy, między innymi przez 9 lat był wicedyrektorem Instytutu Polskiego w Pradze, a potem taki Instytut Polski w Bratysławie. Miał przyjemność taką, że Zbyszek był jego dyrektorem. Ta nagroda, o której mówiłem, to za przekład języka czeskiego pieśni duchowych Georgiusa Tranostiusa, nie wiem, czy dobrze odczytuję, no i też zawdzięczamy Zbigniewowi Machejowi przetłumaczenie wierszy Petra Krala w książce Pojęcia podstawowe. Ze słowackiego to między innymi Iwana Sztyrpki, Cicha ręka. Przekładał także poetów angielskich. Współpracuje z literaturą na świecie. Jeżeli chodzi o następnego gościa, proszę. Przedstawiam jeszcze. Jeżeli chodzi o następnego gościa, też mocno związanego literaturą czeską i słowacką, pewnie wielu osobom nazwisko Leszka Engelkilda automatycznie kojarzy się właśnie z takimi tłumaczeniami. Przypominam, że 9 lat temu wydał w biurze literackim bardzo ciekawą antologię czeskich wierszy, Maść przeciw poezji. To miało taki tytuł. Ale Leszek Engelkild tłumaczy z bardzo wielu języków, bo także z hiszpańskiego, z angielskiego, rosyjskiego. I sam jest poetą. Należy o tym pamiętać. 8 tomów wierszy, 1 tom krótkich prus. Bardzo ciekawą rzeczą w jego dorobku jest ten nurt regionalny. Jest bytomianinem i świetnie o Bytomiu potrafi pisać. Pamiętam, była jakaś książka, pozwólcie, że tutaj zerknę. Jest Bytom w literaturze. Dzieła, miejsce, zakorzenienia, tożsamość, mit. A z innych rzeczy, które ostatnio pisał, stworzonych przez niego monografii, zwrócę uwagę na dzieło o Nabokowie, bardzo interesujące. Chwyt metafizyczny. Władimir Nabokow, estetyka sankcją wyższej rzeczywistości.
To Leszek Engen, który nam dzisiaj przedstawi dorobek Iwana Wernisza. Przepraszam, że tak niezgodnie z regułami savoir vivre zostawiłem na koniec niewiastę. Oddaję notkę niewiasty w twoje ręce. Mieliśmy się zamieniać, ale nie wyszło. Bogusława Sochańska jest z nami. Świetna tłumaczka, filolożka duńska, dyrektorka Duńskiego Instytutu Kultury w Warszawie, z którym coś się dzieje, tak jak słyszałam. A możemy się dowiedzieć, co się stało przy okazji? Pieniądze. No więc do niedawna dyrektorka Instytutu Kultury Duńskiej w Warszawie była przez długi czas radczynią przy ambasadzie polskiej w Kopenhadze, radczynią do spraw kultury. Tłumaczyła bardzo wielu poetów duńskich, ale nie tylko poetów, bo między innymi jest też tłumaczką Andersena, Jana Christiana Andersena, baśni, tłumaczką Janiny Katz. Niedawno tłumaczyła tom, który był nominowany do Poety Wolności, do Nagrody Poety Wolności, która jest przyznawana w Gdańsku. Ten autor nazywał się Jaja Hassan i wywołał bardzo duże poruszenie wśród krytyków w Danii. Potem to samo przydarzyło się w Polsce, także bardzo ciekawa poezja napisana przez poetę pochodzenia palestyńskiego po duńsku, prawda? To chyba była bardzo szczególna taka sytuacja, w której autor będący imigrantem napisał coś w języku w zasadzie, który zasymilował, można powiedzieć, bardzo nieoczywistego. No żeby już nie przedłużać, bo mamy przed sobą czytanie bardzo ciekawej poezji, to nasze spotkanie jest podzielone na trzy części, także teraz będzie chyba akcent muzyczny, tak? I potem zaprosimy do czytania Zbigniewa Macheja. Odwrotnie. Szaleniec księżyc, przez całą noc zmywasz sobie z twarzy księżyc, biada, nie zmyjesz go. Mam twarz księżyca, wodę w studniach podnoszę, nic mi nie pomoże, nawet ciemność. Tam, gdzie tkwi błąd, schyl się księżycu i klęknij. Nawet w sznurowadłach jest węzeł, pominięte miejsce, pomylony splot sznurówek, punkt, gdzie się kończy wątek i przypadek. Fatalna nieścisłość, jak w dawkowaniu morfiny i smutku, a sprawy sumienia, piękna czci tajemnicy zmuszają cię, abyś uklęknął. Czemu mało spałeś, księżycu? Czemu skryłeś się w sobie? Jesteś winny? Schyl się, uklęknij i zaczep palcem węzeł, na który rentgenowskim światłem twarzy świecisz. Rozwiąż równanie sznurowadeł, poślin. Pies już przeskoczył przez płot, dzieci gwizdnęły na klucz i ruszyły po twoim promieniu. A on zmywa sobie księżyc z twarzy, lecz nadaremnie. Ściera księżyc ręcznikiem,
lecz nadaremnie. Zasłania sobie księżyc rękami, lecz mu prześwieca przez palce. Jest gdzieś kąt, gdzie się ukrywa. Oddycha przez igielną szczelinę. Bierze wdech, przemyka, pochyla się nad studnią. Woda w studni się wznosi, biegnie poza drzewo, drzewo rzuca cień. W końcu przegląda się w lustrze. Chce zdmuchnąć to światło, zakryć je, zamazać sadzą, zgasić twarz jak latarkę i spać. Gdzie tkwi błąd? Zamknij oczy, księżycu. Nawet w ugryzieniu kromki chleba jest trwoga. Kiedy kromkę podnosisz wciąż wyżej, za okno, nad gmachy i dachy, nad piękno i miłość. Nie odłamiecie mnie z tej kromki, jej smaku nie usuniecie mi z języka. Wypełnia mnie aż po szyję, że tylko ją związać. Czemu mało spałeś, księżycu? Czemu skryłeś się w sobie? Jesteś winny? Deszcz leje, a z pęcherza powietrza pod parasolem wołają niskie głosy. Słońce świeci, a w mroku pod parasolem nie widać, gdzie padł na twarz. Kto go w tym mroku nadepnie, w dół aż na dno upadnie. W uchu, jak w jabłku, trzy ziarnka równowagi o kość grzechoczą. Kiedy księżyc płacze w smutku, topi się i krzywi jasny kryształ ust, a wierzbowa fujarka, skrywana w rękawie, skostniała w pamięci, krucha, opuszczona i bez tchu, i tak do niej daleko, jak do drewnianej kaplicy na pustkowiu. Wołasz, czekasz na echo, które nie przychodzi. Z wierzbową fujarką nad studnią się schylasz, księżyc z twarzy zmywasz, nadaremnie. Blizna. Spójrz, oto miejsce po smutku, szef, strób. Odchylasz go palcami, odklejasz w nim język i mówisz. Spójrz, oto strób po smutku, odsuń go, ujmij. Połóż na skraju stołu, wyszyj na obrusie, na zasłonie. Usłóż jak kwiat lipy, upiecz jak jabłko. Noś go zamiast mówki, wciągnij na rękę jak rękawice, wpatruj się w niego, włóż go sobie jak grzebyk we włosy, myj się nim jak mydłem, jak jego różową pianę, rozmasz sobie na uszach, spłucz nią włosy, potnij go na kawałki, załataj nim łokieć, podłóż pod nogę od stołu albo od szafy, włóż do niego knot, zapal, świeć nim jak lampą, lecz światło przytłum, aby było ciemniej. Zamykam twarz, walę twarzą w drzwi. Zmarszczkami, grymasem sznuruję twarz, wdeptuję w szkło. Ciasno obutą twarz, wysuniętą przed siebie. Tą blizną po smutku szepcę i dukam. Pocieram o nią zapałką. Mierzę nią sobie czas, kartkuję ją jak słownik, kroję z niej kromkę, głowę do snu na niej układam, czuję ją jak paproch w oku, świecę nią sobie jak latarką i nie puszczam jej ani na milimetr. Marzę nią, wykłócam się o nią, wszczynam o nią bójkę, dobywam z kieszeni, gdzie jest jak scyzoryk, zamknięty i ciężki. Odwracam się, kiedy do mnie woła, idę za nią posłusznie,
tylko jej ślubuję, do niej przypijam, nią się ugaduję, do niej się zmniejszam, koncentruję, w niej się zawieram, ona mnie rozłoży, nazwie, zbierze i przeliczy. Twoja twarz się zmienia, kiedy zmarszczkami chwytasz pajączka wyrazu, co po niej przebiegł. Tu naprzeciwko jest ta gra z otwieranie słupa, z trupa. Gdy go otworzę, będziesz wewnątrz. Tu naprzeciwko jest ta gra z pająkiem wyrazu na twarzy, który z niej umyka po rękawie. Spójrz, oto blizna po smutku. Odsuń ją, przełóż, przesuń na bok, cofnij o 5 lat. Przed miłość, przed język, przed wybuch w cylindrze, przed zajęczy płacz. Pod tą blizną jest siemię, krzyk, ptasie skrzydło. Patrząc przez nią zobaczysz drugą bliznę, nad którą pochyla się stado. Liże ją jak bryłę soli. I jeszcze jedną, gdzie gniazdują ptaki. Rozpoznają ją z dala, zlatując się wiosną. I jeszcze jedną, z którą bawią się dzieci. Szumi im jak muszla, łapią ją do siatki. Gdy usiądzie na kwiecie, łowią ją na wędkę, gdy przyskoczy do muszki. I to wciąż ona, miejsce po smutku. Otwierasz je palcami, odklejasz w nim język i mówisz, mówisz, mówisz. Lecz nie jesteś lustrem. Twoja twarz wyszła z ram, pomyliła uśmiech, rzuciła cień, nie patrzy w oczy, patrzy gdzieś ponad i gwiżdże. Nisko. Grzęźnij, poeto, w bagnie, po usta, w czas zapaści, w czas bez dna. Natchnij sobie bańkę powietrza, drąż, kreci chodnik, robaczy szlak. Zostaw za sobą dukt i wryj się w głąb przez wielkie O, O, pierścień i ogniwo, gdzie się rozdziera łańcuch. O, ciemne wyjście dna w kieliszku o północy. O, zbieżny krąg nagonki na długość noża od góry. Już płonie gaz, już tumanie i zwodzi krętą drogą do O. O się dla ciebie otwiera. Cuk z O ścina z O płomyk i gaz z O syczy. Już jesteś w O, jedną nogą, znikasz w O i zajmujesz jego wygasłość. Wydaje mi się, że pewien szczególny rodzaj nadwrażliwości jest wyjątkowo mocny, narażony na jakąś społeczną represję. Mam to na myśli wielu poetów, którzy osadzani bywali w psychiatrykach, choćby Iwan Blatny, ale oto mamy tutaj też takiego człowieka, który w jakiś sposób został przez system społeczny wykluczony, ucapiony, może zniszczony nawet. Ale chciałem o coś innego, Zbyszku, zapytać, bo wynika z tych wierszy, że tam jest jakaś podstawowa trauma, dzieciństwo okupacyjne, wojenne. My mniej więcej wiemy, jak sobie poradziła poezja polska z taką traumą w wydaniu no, takim klasycznym Tadeusza Różewicza z tym pytaniem, a cóż z poezją po Oświęcimiu?
Czy Ondruż może zaistnieć w perspektywie tego pytania i czy można go uznać za kogoś, kto zaprojektował coś dla poezji słowackiej, wymyślił jakiś język, jakiś głos ustawił? Halo? Słychać. Jan Ondruż urodził się w 1932 roku. Ten rocznik, te roczniki 30. wczesne to jest najbardziej dotknięte pokolenie w XX wieku, które ucierpiało z powodu dwóch totalitaryzmów. I może nawet nie tyle roczniki 20., tak jak na przykład Tadeusz Różewicz czy Tymoteusz Karpowicz, ale właśnie roczniki 30. doznały tego w najbardziej okrutny, w najbardziej traumatyczny sposób, ponieważ kiedy faszyzm w Europie, również w Europie Środkowej się nasilał, to byli młodzi ludzie najbardziej wrażliwi, to byli uczniowie późnych klas szkoły podstawowej, to byli ludzie, którzy zaczynali rozumieć świat dopiero wtedy i których wrażliwość była niezwykle jeszcze, można powiedzieć, niewinna i delikatna. I właśnie tak było w przypadku Ondrusza. Porównanie z Różewiczem na przykład jest tutaj uprawnione o tyle, że Ondrusz w jakimś sensie, nie chcę powiedzieć, że był pod bezpośrednim wpływem, bo nie był, ale na pewno w pewnym momencie czytał wiersze Różewicza i idiom różewiczowski, który dosyć wcześnie zyskał uznanie za granicą, jako właśnie sposób wypowiadania się o człowieczeństwie w obliczu tego, co się stało w Europie, w obliczu tego, co się stało w Auschwitz. Musiał, nawet jeżeli były to czasy zdominowane przez propagandę komunistyczną, to jednak kwestia człowieczeństwa była wtedy i jakby rozrachunku człowieczeństwa z traumą wojny, okupacji, faszyzmu, nazizmu, nacjonalizmu, to była trauma podstawowa. A w przypadku Słowaków to jeszcze do tego dochodzi ten dramatyczny problem, że Słowacy w wyniku układu monachijskiego w 1938 roku zbudowali sobie za przyzwoleniem Hitlera swoje własne faszystowskie państwo. Więc to nie było tak jak w Polsce, w przypadku Polski, że Polska była okupowana przez hitlerowców. Słowacja była krajem, który powstał w wyniku, można by powiedzieć, tak jak powstał protektorat Czech i Moraw, tak powstało odrębne państwo słowackie, w którym rządziła ekipa proboszczy, mówi się o proboszczach. Ksiądz Tiso był wtedy premierem. No był to czas straszny i Słowacja, Słowacy tylko w pewien sposób jakby uniknęli, częściowo jakby uniknęli losu Polaków czy innych nacji. Ten sojusz z Hitlerem niekoniecznie im się opłacił, a można powiedzieć, że pozostawił po sobie głęboką traumę i ta trauma odzywała się i odzywa się w gruncie rzeczy nadal aż do dzisiaj. W związku z tym problem kultury słowackiej, kultury współczesnej, także problem modernizmu słowackiego, tej awangardy, która została zdominowana przez propagandę komunistyczną, a także przez propagandę faszystowską, to wszystko zaciążyło na literaturze, oczywiście na poezji w szczególności. To pokolenie mogło się dopiero pojawić na scenie w latach 50., dopiero po okresie stalinowskim. I ten okres stalinowski też nie był łatwy, zwłaszcza w takim kraju, w którym przedtem rządzili faszyści. Więc już to samo wystarczy, ten jakby los ogólny, los pokolenia, a do tego dokładają się jeszcze traumy osobiste.
które sprawiają, że życie poety, życie Ondrusza było życiem wyrzutka, tak na dobrą sprawę. Było życiem człowieka z marginesu, było życiem kogoś, kto cały czas borykał się z może nie tyle z niezrozumieniem, ale z pewnym brakiem empatii, a także poczucia, że to właściwie on mógłby być tym wiodącym głosem pokolenia, a tą pozycję mu jakby odebrano. Był poetą właściwie przez lata niechcianym, debiutował o 7 lat za późno, miał debiutować w 1958 roku, debiutował dopiero w 1965 roku, był to bardzo spóźniony debiut i później akurat w okresie praskiej wiosny ta twórczość mogła być publikowana i pokazana i wtedy właśnie pod koniec lat 60., na początku lat 70. ukazały się jego ważne książki również, ale potem znowu nadszedł czas milczenia i wykluczenia i właściwie dyskryminacji, ubezwłasnowolnienia nawet. Ja chciałam zapytać o tę książkę, która jest podstawą tłumaczenia, bo to jest książka, która istnieje po czesku, przepraszam bardzo, po słowacku, jako tom wierszy wybranych, przygotowany przez samego autora. Tak, ona była opublikowana w 1996 roku i tak jak mówiłeś, Ondrusz borykał się trochę z takim poczuciem bycia izolowanym, prawda, z poczuciem bycia niedocenionym. Chciałam się zapytać o ten jego powrót, czy na przykład w tym momencie ci poeci, którzy byli poetami dysydentami, którzy wydają mi się jednak o wiele bardziej, no nie wiem, czy dobrze powiem, ale o wiele bardziej eksperymentalni, awangardowi, przynajmniej ci, których udało mi się poznać, tak, niż polscy poeci dysydenci na przykład. Czy oni właśnie w tych ostatnich latach, w latach 90. uzyskali jakieś swoje środowisko i czy jest tak, że na przykład ta poezja taka bardziej eksperymentalna, taka jak uprawia ją Ondrusz, jakoś w związku z tym wróciła? Czy on coś zmienił w końcu w tym późnym języku tej poezji słowackiej, takiej jak widzimy ją dzisiaj? Ondrusz w gruncie rzeczy miał cały czas problem z wydawcami. Nawet wtedy, kiedy już mógł wydawać książki, właściwie miał problem z redaktorami tekstu tych książek. On zresztą miał skłonność do pisania, do poprawiania, do redagowania jakby nowych wersji, do nadawania im bardziej lapidarnego kształtu i ta książka Przełykanie włosa, która była autoryzowana przez niego, zawiera właśnie takie teksty skorygowane czy zredagowane, jako uznane przez niego jako teksty kanoniczne, autorskie. Ale problem polega na tym, że właśnie nie zawsze autor ma rację. Nie zawsze autor po czasie, po latach, nie zawsze poeta, który przepisuje wiersz i go redaguje na nowo, poprawia go, koryguje, pokazuje jakąś jego nową wersję, którą sam uznaje za ostateczną, niekoniecznie może się okazać, że to jest wersja lepsza od tej, która była publikowana pierwotnie. I w moim przekonaniu to dotyczy jego wczesnych wierszy, czyli wierszy z książki, która debiutanckiej, która ukazała się, to był spóźniony debiut w 1965 roku, Szalenie z księżyc. Więc tutaj istnieje spór jakby dodatkowy. Nie tylko jest trauma życiowa, trauma pokoleniowa, trauma polityczna, jest też trauma jakby wewnętrznej walki tekstów. Nie tyle walki, ile jakby zmagania się, dopracowywania się do tego właściwego kształtu, takiego autorskiego kształtu tekstu. Więc wydaje mi się, że właśnie jeszcze kwestia jakby definitywności tego kanonu, czy definitywności tych tekstów pozostaje niezamknięta, albowiem ta książka, o której mówiłaś, była książką, na podstawie której jakby zakazywano
na przykład tłumaczenia do języków obcych innych wersji niż te poprawione. Ale później nastąpiła pewna dyskusja na ten temat, z której wynikło i również rzecznikiem, szczególnym rzecznikiem tego typu postawy był jego brat, który był jakby strażnikiem woli zmarłego poety, Miloš Ondruš. Jednak no również i brat umarł, a dyskusje na ten temat trwają właściwie do dzisiaj. I istnieje jakby zbiorowe wydanie, takie można powiedzieć, że kanoniczne, które zawiera obie wersje. I niedawno też, 4 lata temu, wyszło wznowienie debiutu Ondrusza z 1965 roku, które właśnie zawiera teksty, które jest jakby wznowieniem, niemal faksymile tego tekstu oryginalnego, pierwotnego z 1965 roku. A więc mamy tutaj do czynienia z pewnym, nie chcę powiedzieć, że bałaganem, ale z pewną konfuzją wewnętrzną. To jest dzieło, które nie jest szczególnie obfite, ale ono jest jakby wewnętrznie, może nie tyle skonfliktowane, ile wzajemnie stawia sobie opór. To jest rozdwojenie, które zresztą jemu zarzucano, a nawet diagnozowano, wysyłając go do domu wariatów, diagnozowano u niego chorobę dwubiegunową. I to między innymi spowodowało, że został ubezwłasnowolniony. I prawnie. I okazuje się, że diagnoza tej dwubiegunowości jest również zawarta w tych kilkudziesięciu wierszach i to pod różnymi postaciami, pod postacią wewnętrznego konfliktu, wewnętrznego dialogu, czy właściwie przedstawienie dwóch, trzech nawet racji. To jest świadectwo, poezja Ondrusza jest świadectwem jakby wewnętrznego istnienia wewnętrznych dwóch, trzech, nie tyle osobowości, ile jakby dwóch, trzech równorzędnych ego. To jest człowiek i jego cień. To jest cień, którego poruszania obserwuje się za oknem, a który ma to samo imię i nazwisko, który jest tobą. Więc tego rodzaju napięcia, tego rodzaju dramaty są jakby chlebem powszednim tej poezji. No nie odpowiedziałaś mi do końca na pytanie, bo pytałam, jak go czytają teraz młodsi poeci, czy on się stał kimś ważnym, tylko mamy po prostu już mało czasu, ale bardzo bym była ciekawa to usłyszeć. Tak, wydaje mi się, że docieranie tej poezji do młodszych pokoleń na Słowacji trwa, to jest taka żmudna w gruncie rzeczy praca, ale mam wrażenie, że to jest poeta, który nie tyle powraca, ile dociera coraz głębiej i coraz jakby wszechstronniej i świadomość tego, że jest to w gruncie rzeczy najważniejszy poeta słowacki drugiej połowy XX wieku, staje się coraz bardziej powszechna i jego lektura, właśnie lektura tego dzieła rozdwojonego w sobie jest trochę jak Mikołaj Sępszarzyński. Więc jest trochę barokowego paradoksu w tej poezji, jest trochę romantycznej też takiego romantycznego ekstremizmu, tego romantycznego szaleństwa. I to szaleństwo oczywiście jest w jakimś sensie czytelniczo atrakcyjne i poetycko jest inspirujące, więc młodzi poeci na Słowacji muszą się jakoś odnieść do Ondrusza. To właściwie jest lektura obowiązkowa dla nich. Dzięki. No to jest bardzo szczególna książka, taka głęboko poruszająca. Kamieniejesz w tej chwili o ton wyżej, a świat pozostaje bezgłośny jak kolano. Przeczytałam to dlatego, że nie mogę zapomnieć o tym dwuwersie. To jest oczywiście fragment wiersza Kapelusz Wina i to jest tylko fragment z części drugiej, ale ten świat, który pozostaje bezgłośny jak kolano, można powiedzieć, wchłania czytelnika do wewnątrz frazy. Wszystko faktycznie jest wygłuszone, także bardzo, bardzo to jest interesujące z perspektywy takiej maestrii językowej właśnie. Zaprosimy teraz do czytania Bogusławę Sochańską i poznamy wiersze Mortena Nielsena.
Trudno będzie czytać Nilsena po Ondruszu. Śmierć. Spotkałem śmierć, gdy byłem małym chłopcem. Lecz tylko jako ciszę wokół kogoś, kogo kochałem. Nigdy jako chłód albo cień czyhający obok, którego nikt nie nazywa, ani mu się nie wymknie. Nigdy jako chłód obcego przedmiotu, głębię za głębią sztywniejących mięśni. Jakbym trzymając czyjąś zimną dłoń w swojej dłoni, wpadał i wpadał w chłód bezprzestrzenny. Teraz ją rozpoznaję, tu i wszędzie wokół. Stoi w lesie cicha, otulona świetlistym szalem. Idzie jak oszałamiająca dal po letnim niebie. Na ustach śpiącego kładzie się żalem. Czeka, zawsze jakby z boku rzeczy. Cień ukryty wśród drzew, żył nad urwiskiem. Wzbogaca o nowe sekundy i więcej bólu. I zawsze jest przy mnie blisko. Lecz rozmów ze sobą nie prowadzimy ani za dnia, ani gdy gwiazdy chodzą chmarami. Oboje tylko wiemy, że to drugie jest tuż obok. Nic więcej nie trzeba. Na pewno się spotkamy. Strach. Zapal fajkę, postaw kołnierz i idź w noc pewnymi pustymi krokami. Mijasz martwe sklepy, w kapelusza dno deszcz bębni ciężkimi kroplami. W gąszczu deszczowych kropel się skryj, w nagłej ciszy na miasta połaci, gdy gaśnie czerwony świateł krzyk nad tym, coś wiecznie tylko tracił. Nie ma z tym nic wspólnego tamten dźwig, co się rysuje grubą, czarną kreską. Z twoją tęsknotą nie wiąże się nic. Deszcz pada głucho, gęsto, ciężko. Zapal fajkę, postaw kołnierz i idź w noc, gdzie nikt się nie czai niepostrzeżenie. I zejdź z drogi, jeśli spotkasz na niej gdzieś inne na spacerze ciche cienie. Nadajemy muzykę taneczną nocą. Jestem ognikiem papierosa i rytmem muzyki jazzowej, szybkim, lekkim, ale z pogłosem śmierci. Jestem przestrzenią podłóg i restauracji, echem królującego tam tańca, wolnego, ale z pobrzmiewającym rytmem stworzeń, twardym, gorącym, milczącym. Jestem powiewem ognia w waszych nerwach, które się szamocą, sensem drogi, po której błądzicie za dnia i nocą. Jestem sam w sobie rytmem, wesołym, bez szczęścia, twardym, gorącym, milczącym. Nie jestem już rytmem białych drżeń kielicha kwiatu, ani grą rytmów ziemi, ani pieśnią płynącą przez zboże, ani rytmem radosnym nadchodzącej i rozkwitającej wiosny, ani rytmem globu i przyrody, dobrym, bliskim, miłym, wielkim, wiecznym i nieugiętym. Jestem rytmem i refrenem tanecznych melodii, głosu, czasu, śmierci. Przeznaczenie. To ten ogień, co się śmieje w twoich oczach i w mych rękach i gra chłodno jak korale. Sieć oporu w nas przepala i tak płonąc w niczym lód błękitne przemienia się fale. Fala niesie nas ku sobie
jak piana nasze dłonie się splatają, twoje, moje. Niczegośmy nie chcieli, gdy to się zaczęło. Teraz, jak się skończy, wiemy już oboje. Dryfujemy tak ku temu, co się zdarzy. Zapłacimy marzeniami, to możliwe. Wciąż czekamy, lecz wiedzieliśmy od razu. Słowa nie są ani twarde, ani tkliwe. I słuchamy, i w skrytości ogień płonie. Niczym piana się spalają nasze dłonie. Dryfujemy tak ku temu, co nas spotka. Ogień, cichy jak ocean, kiedy płonie. Świeci światło i ktoś czeka. Świeci światło i ktoś czeka. Lecz czekanie moje jeszcze nie minęło. Gdybym swoje ręce już teraz ci dał, nic by w nich nie było. W przeźroczystych strugach deszczu pada na mnie światła kropelkowy woal, ale zmysły nagle zwracają się znów ku głosowi, który woła. Woła, woła, lamentuje. Twoje światło w deszczu naraz się rozmyło. Ja z tym brakiem jeszcze muszę zostać sam. Wciąż go nie przezwyciężyłem. Świeci światło i ktoś czeka. A ja stoję w pustce z głosem tym jedynie. Skrzywdziłbym cię, która czekasz, gdybym wszedł, nim mój czas czekania minie. Podróży. Bez wspomnień, spokojny i sam jeden idę w pustkę przestrzeni, mierzą ramiona. Nabrzmiewają ciężkie, głuche echa miasta i rozbryzgują się w biel i pył jak fala, kiedy kona. Idę na granicy bez kresu, wśród zmilkłych rzeczy, lecz bez nadziei i lęku wojny, bo nigdy nie byłem tak bezbrzeżnie sam i nigdy nie czułem się tak spokojny. Niczego nie zabrałem. Stos papierów leży na stole chwiejnym ze starości. Ukryte w atramencie zapomniane słowa zostaną tam i będą żyć w obcości. I nie ma strachu, i nie ma radości, wybuchających śniegiem, ogniem, łzami. Są tylko oczy wpatrzone w pustkę, przestrzeń świata moich napiętych żył. Garstka wierszy i subtelny chłód w tym roku, i te puste ławki, i te sztywne drzewa. Zimowy zmierzch w rozgałęzionym mroku poświata lamp tramwajów tylko śpiewa. A wokół mnie na mile szerokie światy, wynajęty pokój, ziemia się kręci i w sieni, wraz z nią walizki gotowe do drogi i wokół ramion przeciągły szum przestrzeni. Widzę dziś w nocy. Widzę dziś w nocy, że jej wyciągnięta dłoń gotowa jest spokojnie oddzielić proch od ducha, pochylić skroń, cięcie i kropla za kroplą stróżka krwi. Osuń się w ukołysanie snu i odejdź, zamknij drzwi. Nic nie straciłeś, wołania nie było, leż cicho, westchnienie. Już wszystko się skończyło, co ma się zdarzyć i co się zdarzyło. Teraz śnieży ciemność i tężeje w śnieg. Coś szepcze w sercu z trudem, żarliwie. Zawodzisz nadmiary, za mało mi dałeś. I dalej lękliwie. Zostawisz swój los niespełniony, porzucony, jeśli odejdziesz w tę noc. Ty musisz rosnąć, rozkwitnąć i zasiać nasiona. Jeszcze za mało znaczysz, żeby skonać. Chwila. Dzikie róże w deszczu.
pociąg stanął. Szyby opływają w olśniewające deszczowe łuny z miriadami światełek róż pośród wilgoci i zieleni. Szczęśliwe, wielkie i proste staje się życie. Kropla spływa za kroplą, za deszczem deszcz. Sekundy otwierają się na długie wspomnienie. Drogi wśród wrzosów, dziewczęce głosy, morze. Czuję na wargach smak letnich pór, które przeminęły. Chłodne, deszczowe szczęście, pocałunek roku. Jedziemy w niespokojnym czwartym lecie wojny. I nagle ta cisza, dzikie róże w deszczu. Szyby opływają w olśniewające deszczowe łuny z miriadami światełek róż pośród wilgoci i zieleni. Muszę przyznać, że pierwszy raz słyszę, w ogóle nie kojarzę człowieka, do tej pory nie spotkałem się z jego tekstami, więc elementarne pytanie, może to raczej prośba o wprowadzenie. Kto zacznie? O umocowanie człowieka i jego dorobku w czasie. Tak. Historia jest krótka. Jest to los paralelny, biografia paralelna do biografii Baczyńskiego i Gajcego. Urodzony w 22, tak jak Gajcy, Baczyński w 21 się urodził. Zginął podobnie jak Baczyński i Gajcy w sierpniu 44. Podobnie jak oni zaangażowany w duński ruch oporu. Oczywiście tu się kończą podobieństwa. No może jeszcze to, że jak starałam się pokazać w tym wyborze, dwa dominujące tematy, czyli wojna, dramat wojny, i zarazem no, jakiś zachwyt nad światem, jakaś próba ocalenia tego, co młode życie i nie tylko zresztą młode w świecie wokół siebie widzi, czego pragnie miłość, przyroda i tak dalej. To jest poeta, który no, stał się ikoną dla pokoleń powojennych. On pisał oczywiście w tradycji poezji duńskiej. To jest poezja bardzo, bardzo melodyjna. Tam nie ma tych tonów, tego patosu, który u nas jest dziedzictwem romantyzmu, prawda? I który też w poezji właśnie Baczyńskiego i Gajcego jest bardzo słyszalny. Tam tego nie ma, wydaje mi się. To jest poezja bardzo, bardzo śpiewna zarazem. Ale co jest oczywiście dramatycznie trudne, jeszcze zapomniałam powiedzieć, że to jest przekład roboczy. On się już pewnie niewiele zmieni, bo to jest jedyny tytuł, jedyna książka tutaj prezentowana, która jeszcze się nie ukazała, jest w drodze, w przygotowaniu. Morten Nielsen stał się ikoną, stał się wielkim, wielkim symbolem właściwie Danii walczącej. Ja tu nie pokazałam wierszy takich, które właśnie odnoszą się bezpośrednio do walki, takie trochę zagrzewające. Wydają mi się akurat mniej ciekawe, no ale trudno. Temat śmierci, który dominuje, który temat lęku, strachu, który rzeczywiście jest ważny i uniwersalny jednak, prawda? Nie tylko jak gdyby zakotwiczony jedynie w tamtej rzeczywistości. On zginął w sposób inny niż nasi poeci, mianowicie notabene uczestniczył też w przerzucaniu Żydów duńskich do Szwecji, bo tam była taka duża akcja ratowania Żydów, którą ruch oporu duński zorganizował. Z tym, że duński ruch oporu był, no on był w porównaniu z naszym, to on był symboliczny, prawdę mówiąc, nie ma się co czarować. I przede wszystkim był to ruch oporu oparty o partię komunistyczną, więc tym się też Morten Nielsen różnił od naszych poetów, że on był lewicowy zdecydowanie, ale też studiował literaturę w tym samym czasie, kiedy oni studiowali na kompletach, on na Uniwersytecie Kopenhaskim, który oczywiście działał wtedy, bo Dania, nie wiem czy Państwo wiecie, ale no, podpisała taką umowę, właściwie kolaborowała z Hitlerem. Okupacja tam była bardzo łagodnym doświadczeniem, nieporównywalne zupełnie doświadczenie do naszego. No ale to właśnie przede wszystkim młode pokolenie
No i komuniści duńscy. Komuniści zapewne upatrywali szansy na po prostu jak gdyby przewalczenie swojej opcji politycznej dzięki tej sytuacji, a młodzi no, z natury rzeczy przyłączyli się do tego działania. On wydawał, podobnie też jak Baczyński, jak Gajcy, był współwydawcą i współautorem podziemnych pism dwóch periodyków. Zginął w sposób bezsensowny zupełnie, no bo w momencie, kiedy był instruowany, jak posługiwać się Mauserem. Notabene niemiecki dezerter go uczył. Niemiec, który zdezertował z armii niemieckiej. Uczył go, jak to robić, no i niestety strzał był prosto w serce. On urósł do rangi symbolu w Danii, Morten Nielsen. I do dziś tak jest. To jest wielka postać dla Duńczyków, wielkie nazwisko. Ja podejrzewam, że również trochę dlatego, że właśnie kojarzy się z walką, bo Duńczycy mają traumę. Ty opowiadałeś o Słowakach, prawda? Tam nie było aż tak źle, bo nie było aż takiej potrzeby, żeby walczyć o swoją państwowość, jak to było w przypadku Słowaków, nie? Ale jednak no, wstyd to było, powiedziałabym, dojmujące uczucie, które towarzyszyło pokoleniu dorosłych Duńczyków w czasie wojny i po wojnie zwłaszcza. Dlatego on był jak gdyby pokazywany jako ten, kto postawił pomnik, w zasadzie pozostawił, sam z takim pomnikiem się też stał. A jeśli chodzi o samą poezję, no to rzeczywiście ja pamiętam, moje pierwsze czytanie Mortena Nielsena to było w okresie moich studiów, wiele, wiele lat temu. Ja się tą poezją wtedy zachwyciłam. A teraz poproszona o wybranie poety do tej serii duńskiego, pomyślałam sobie, ponieważ od zawsze miałam ochotę zmierzyć się z tą jego poezją i przede wszystkim pokazać, wydaje mi się, że to może być interesujące, pokazanie dla literaturoznawców, którzy pracują porównawczo, prawda? Pokazanie, jak ten okres i to pokolenie w takim kraju, którego literatura jest prawie nieznana w Polsce, jeśli nie liczyć Andersena i Karen Blixen, jak tam to wyglądało. I to była główna motywacja. To jest oczywiście trudne, bo to jest rymowane, nie wszystko, ale w ogromnej większości. Tłumaczenie poezji rymowanej zawsze jest ryzykowne. Łatwo osunąć się w kicz albo w jakieś bardzo, bardzo ryzykowne. Może tyle. Ja bym dodała do tego jeszcze taki wątek związany ze sposobem, w jaki ta poezja jest odbierana w samej Danii. To znaczy już mówiłaś o tym, że on w jakimś sensie stał się wzorem. Znaczy rozumiem, że my mamy tutaj do czynienia z poetą, który jest elementem kanonu literackiego, tak? Absolutnie, absolutnie. Mhm. Do jakiego stopnia ten kanon ma taki, nie wiem, w tej chwili wpływ na, nie wiem, sposób, w jaki ludzie myślą o wolności, o współtworzeniu wspólnot, tak, o społeczeństwie. To znaczy, próbuję zadać pytanie, które jest trudne do zadania. U nas w większości przypadków ten rys taki poety walczącego, przy okazji przypomniało mi się, że akurat jeżeli chodzi o Baczyńskiego, on był związany jak najbardziej z ugrupowaniami lewicowymi w partyzantce, tak? Natomiast tak, no niestety został zassany po prostu przez dyskurs nacjonalistyczny. Natomiast właśnie, to są poeci też trochę romantyczni, poeci samotnicy, poeci straceńcy. Ja mam wrażenie, że Nielsen jest trochę bardziej taki, że można by było go czytać w takich kategoriach bardziej interpersonalnych, tak? Nie wiem, jak to ująć, że on jest bardziej taki społeczny, tak? W tym swoim dyskursie o wojnie jakby, czy w tym swoim języku, w którym próbuje jakby pokazać swoje doświadczenie. Ja myślę, że coś jest na rzeczy, bo tu masz taką intuicję chyba rzeczywiście trafną, bo generalnie społeczeństwo duńskie to jest społeczeństwo wspólnotowe.
To nie jest społeczeństwo indywidualistów. Indywidualizm jest zakazany w Danii. Trochę przesadzam oczywiście i przerysowuję trochę świadomie, ale wspólnotowość i działania na rzecz społeczeństwa i działania wspólne na rzecz społeczeństwa to jest w zasadzie obowiązek, ja nie wiem, czy nie luteranina każdego przypadkiem, bo religia ma ogromny, ogromny wpływ, prawda? Tak. Też upatruję w tym właśnie głównych tego przyczyn, więc myślę, że tak, że tu nie ma takiego wybujałego jakiegoś indywidualizmu. Jest też potrzeba wpisania się w chyba trochę, no bo on rzeczywiście jest, on nie stworzył nic nowego, on się wpisał w to, co już było w poezji duńskiej. Różni się tylko tym, tą właśnie, no po prostu talentem do tej śpiewności, która jest w ogóle cechą duńskiej poezji. Ona jest bardzo ważna dla Duńczyków. Notabene jak Duńczycy czytają swoje wiersze, gdyby tu stał Nielsen i czytał je, to czytałby zupełnie inaczej niż ja. Oni czytają właśnie śpiewając. To właściwie jest nawiązywanie do tej tradycji gdzieś trubadurów, aż nie wiem. Oni czytają po prostu tak modulując, intonując, każdy wers jest kończony takim zaśpiewem, takim wyśpiewem, nie wiem jak to nazwać. Jeżeli wspomniałaś o Jai Hassanie, albo nie wspomniałaś o Inger Christensen, która jest dla mnie obok Andersena najważniejszą autorką, poetką, którą tłumaczyłam. I czytanie można w internecie znaleźć, ja przetłumaczyłam jej tom Alfabet, można znaleźć w internecie jej czytanie, podobnie jak czytanie Hassana, jego własnych wierszy. I to jest dla nas zupełnie zdumiewające. Oni czytają, oni również ciałem, oni poruszają się jak fala, czytając, modulując te swoje teksty, zarazem prawie że tańczą, albo przynajmniej tak, to jest coś niezwykłego. Ja nie wiem, czy to jest też w innych, zjawisko obecne w innych literaturach, ale to jest bardzo, bardzo ciekawe. Obecne, podobnie czyta Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki. Obecne też jest w naszej literaturze, bo podobnie czyta Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki. To jest właśnie taki performance organiczno-werbalny jakiś. Okej. Dobrze, a podobnie jak w przypadku poezji islandzkiej, czy też poezja jest taką społeczną sprawą? Bo my mamy tutaj w naszej perspektywie problem z hermetycznością poezji, prawda? Duńczycy są narodem generalnie czytającym. To na pewno tutaj się różnimy bardzo. Znacznie wyższy procent społeczeństwa duńskiego czyta niż u nas. To co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Mianowicie nie chcę powiedzieć, że wszyscy, ale ogromna większość duńskich pisarzy, ale i prozaików, którzy niekoniecznie pisali wiersze jakoś tak zasadniczo, tak, którzy raczej się prozą zajmowali, to jednak ma na swoim koncie jakiś wiersz. Dlaczego? Czy wiersze? Dlatego, że tam jest elementem wychowania każdego dziecka, jest, to się nazywa Selmebow, czyli książka z psalmami. To jest oczywiście tradycja religijna luterańska, to pierwotnie były psalmy, czyli pieśni religijne śpiewane w kościele podczas nabożeństw, ale od gdzieś końca XVIII wieku zaczęto do tej książki dołączać teksty autorów, które nie są już religijne w charakterze. Tam jest na przykład sporo wierszy Andersena, Grundtviga, znanego też w Polsce. Akurat to był pastor, no ale one są rzeczywiście religijne. I oczywiście najważniejsi kompozytorzy kraju komponowali muzykę do tych utworów. Więc duńskie dziecko wychowuje się z tą książką, ona jest w każdym domu, w każdej klasie, w każdej szkole i tam bardzo często na początek lekcji śpiewa się. Wszyscy wyciągają swoją książkę i jeden z... To jest luterańskie, prawda? Więc ten kontakt z poezją, i to jest wszystko świetna poezja, ale pisana tak, żeby ją się dało śpiewać. Więc powiedzmy sobie tak, jakoś tam dzięki. Prosta, tak? Bardzo, bardzo ciekawe. Teraz zaprosimy do czytania pana Leszka Engelkinga i oczywiście wiersze Iwana Wernisza.
słońce zgasło. Jak słońce zgasło, jeszcze lepiej było. Wlaliśmy w siebie wszelakie gorzały, leżąc gadaliśmy głupstwa aż miło. Częściły liście, a z lip się dymiło, albowiem wszędzie pod nimi gorzały jakieś tam szmaty, jakieś tam kości. Brednie płynęły jak w bezprzytomności. Pachniało nam to jakby końcem lata. Zapach nas zmylił. To był koniec świata. Koniec świata. W Poncie, ach to tam, w Poncie, którego pielgrzymi nie znaleźli. Nie udawaj, że się przechadzałaś tam, gdzie ja. Nie jesteś z rodu szczęśliwych. Postaw sobie pasjansa na stoliku do kart. Nawet ja ci nie wyjdę. Nie udawaj szczęścia. Nie wyjdzie ci krajobraz z parkiem i z domem Rousseau. Wyjdzie ci krajobraz z białą pianą daleko od nieba i jeźdźcami. Krajobraz ze sztuczką karcianą. Krajobraz z ogniem szpitala wariatów. Całkiem na górze jeźdźcy zatoczą końmi i nagle zobaczysz, że ich konie idą z powrotem. Całkiem na górze śni się góra, żeby wiedziała, że tam końca świata jeszcze nie ma. Nie udawaj, że się przechadzałaś tam, gdzie ja. Nie jesteś z rodu szczęśliwy. Koniec świata. Koniec świata był już dawno. Tylko że w guberni enskiej każda nowość dochodzi z takim opóźnieniem, nie ma co mówić. Były jakieś plotki, ale potem o nich zapomnieli i żyli sobie dalej, jak zawsze. Herbata. Ciągle drżały talerze w kredensach. Zapodziewał się gdzieś klucz do klozetu. Dzieci opłakiwały kanarki, służące kradły cukier. Już całe stulecia kradły cukier służące. A góra nad miastem dymiła. Skąd więc miałby ktokolwiek wiedzieć, że właśnie ten dzień, że właśnie ten ranek jest ostatni. Wszystko było jak zawsze. Ludzie chodzili powoli, rozmawiali spokojnie, z wielką powagą. Pięknie dziś szanowna pani wygląda w tej sukni, ale nam się zrobiła pogoda. Niech będzie pochwalony wielebny ojcze. Jakże samopoczucie? Niezmiennie życzę zdrowia, panie radco. Matka wstała wcześniej, poszła na poranne. Ojciec cieszył się, że śniadanie zje sam i usiadł przy stoliku w ogródku restauracji. Pies szarpał łańcuch i skomlał. Na ścianach altany zaczął wrzeć lakier. Leniwa służąca nakryła stolik obrusem. Rozbiła cukierniczkę. Zabrała odłamki do fartucha i gdzieś znikła. Miano przecież podać herbatę. Noc poślubna. Ja ci się dziwię. W noc poślubną nad jeziorem świetlikiem sobie przyświecałem. Ja ci się dziwię. W noc poślubną chodziłem brzegiem jeziora. Ja ci się dziwię, świetlikiem sobie przyświecałem. Ja ci się dziwię, że wzięłaś sobie mnie. No właśnie mnie. Ja ci się dziwię. Nad jeziorem świetlikiem sobie przyświecałem. Nikczemnica. Obwódka gwiazd i woda nadmierna.
do twarzy z tym nikczemnicą. To dobre dla nikczemnic. Jak jej siateczka pęknięć na ustach, na które rzadko patrzę z bliska. Obwódka gwiazd i upał wywołują tę krakelurę. Morze bywa dobre dla nikczemnic. I łajby, co pływają na północ, łajby z Reykjaviku, z obwódki gwiazd i wody nadmiernej. Wyjdziesz z drzwi, a w drzwi naprzeciw wejdziesz. Ona nie nazywa się Maria, ona jest inna niż ta Maria. Nikczemnica, nikczemna. Nikczemnico, w moim senniku piszą o tobie, że oznaczasz żal. Łajby oznaczają żal. Woda nadmierna oznacza żal. Siateczka pęknięć na ustach oznacza żal, nikczemnico. Ogrodzie z altaną i małpami na łańcuchach. Domu biesiad słodkich gardł mnem. Nikczemnico, nikczemna. Na plasterku cytryny po drewnianych schodach jadę. Dzwonkiem ryby dzwonię. Na nic mi obwódka gwiazd i woda nadmierna. Antylopie pęknięcie na szklanym dachu. Drzewa, smutek przystrzyżone. Na nic mi herbaciani goście pod szklanym dachem włażą w moje tempery, chmury. Wytknąć głowę z pomiędzy szprych jadącego wozu. Zapominam do nich mówić. Morze bywa dobre dla nikczemnych, do twarzy z morzem. I łajby, co pływają na północ, łajby z Reykjaviku, z obwódki gwiazd i wody nadmiernej. Zwierz. Jak piszesz, leż, jak martwy zwierz. Lecz kto uwierzy, że ten zwierz leży? Nie, to nie zwierz, lecz któraś zwierz. Nie leży, kroczy, nie kroczy, kracze. Mnie smutek mroczy, zmrok mrokiem płacze. No płacze, wiesz, jak chcesz, to wiesz. Jak leżysz, łżyj, choć martwy zwierz. Łżyj w żywe oczy, z łgarstwa się zwierz. Miód łgarstwa spij. Spałbym, lecz gdzie? Spałbym, lecz z kim? Leż z kim tam chcesz. No tak, no nic. To czego chcę, to rym i widz. Kacperka się dzieci nie bójcie. Kacperka się dzieci nie bójcie. Wprawdzie stroi miny, jest osmalony jak czort i chyba śmierdzi też diabelstwem, ale gdzie tam prawdziwym czartem nie jest. A wiecie, że pewnego razu gospodyni dołożyła kacperka do pieca? Wyobraźcie sobie, że chciała na nim gotować zupę. Kacperek jednak to wielki filut. Kiedy paliły mu się już portki, zawołał: czekaj no, jak powiem o tym pryncypałowi, to już on ci da popalić, marzeno. Gospodyni się przestraszyła i wyciągnęła Kacperka z ognia. Jakoś tak to wyglądało. Dni mijają. Dziś jest jak tusze poniedziałek, czwartek lub sobota. Mijają mnie i na mą duszę. Cieszę się, że ich nie muszę wliczać do dni swego żywota. Dziękuję. Zapytam o to, co nasunęło mi się podczas czytania. Proszę wybaczyć. Pytanie jest dziecinnie naiwne i absurdalne.
po co ten wernisz? Dlaczego nagle staje przed nami i coś mówi? Jak on kontaktuje się z naszą współczesnością? Co przeniesienie go do polszczyzny daje właśnie w tym momencie? Może odpowiada na jakiś brak, na jakąś pustkę, na jakieś zapotrzebowanie. Może coś wnosi. Sam jeszcze nie wiem co, ale to jest ciekawe z punktu widzenia tłumacza, który wykonuje tę robotę z poczuciem wiary, że właśnie jest nam wernisz potrzebny. Proszę wybaczyć naiwność tego pytania. No, pytania naiwne bywają bardzo trafne i dobre, natomiast niewątpliwie ten tłumacz, czyli ja w tym wypadku, uważa, że warto tłumaczyć teksty tego poety na język czeski. Ten tłumacz lubi po prostu te teksty i to jest najprostsza odpowiedź. Lubi, a lubi dlaczego? Bo jest też przekonany, że właśnie przełożenie tych tekstów, bardzo zresztą różnych, da coś polskiemu czytelnikowi, czy daje coś polskiemu czytelnikowi, bo to już przecież trzeci tom wierszy Wernisza po polsku. Nie wiem, czy wystarczająco odpowiedziałem, pewnie nie. Ale... Tak. Ja sobie jeszcze tak myślałem, może jakaś ludyczność, taka, mówię niektórych wierszy, bo są bardzo różne, taka werwa, kabaretowość, ja wiem, odpustowość wręcz tych rzeczy jest tą świeżynką, która mogłaby wtargnąć i zainspirować polską lirykę. Tego nie brakuje, ale to jednak się odbywa w innych tonacjach. W innych rejestrach. O to mi chodziło. Ale no to jest tylko jedna strona i to nie najważniejsza. Wernisz w jednym z wywiadów, które z nim przeprowadzono, zapytany o czym właściwie pisze, wszystkie moje wiersze są o śmierci. Choć może trudno w to uwierzyć niektórym czytelnikom i badaczom, ale tak potwierdzam, tak jest. Wernisz sam siebie dobrze widzi tu, w tym względzie. Jeszcze chciałem pytać o osadzenie w tradycji tego poetyzmu międzywojennego, ale to ja czuję, że lepiej się wypowie w tej materii Joanna. To znaczy faktycznie myślałam też o tradycji awangardowej, w której on jest osadzony, ale może zadam to pytanie trochę inaczej i kontynuując to, co tutaj w tej dyskusji zaznaczył Karol, bardzo często mówi się o tym, że w polskiej awangardzie i w efekcie w polskiej poezji XX wieku nie było tak wyraźnie surrealizmu. Jest surrealizm czeski, słowacki, słoweński. Także można powiedzieć, że większość tych krajów, powiedzmy byłego bloku sowieckiego, było po prostu w epoce, przynajmniej w okresie, przepraszam, bardzo przedwojennym, jakoś tam zarażone tym surrealizmem. I to bardzo różnie się o tym mówi w Polsce później, między innymi, że polski romantyzm był taki wybujały. Ja nie do końca w to wierzę, natomiast w momencie, kiedy widzę ten surrealizm, także u Andrusza, tak, częściowo i tutaj właśnie w takiej wersji bardziej udramatyzowanej, ja bym powiedziała, teraz mi przyszedł Brecht do głowy, ale to w związku z Kacperkiem, tak, i w związku z teatrzykami kukiełkowymi, to widziałabym ten surrealizm trochę inaczej niż myśmy przywykli go odbierać i chciałabym zapytać, jak to jest właśnie w takim razie z tą obecnością surrealizmu, takiej surrealnej wyobraźni w ogóle w poezji czeskiej. To znaczy Wernisz po prostu się wyróżnia spośród swoich współczesnych. Jest też tak, że młodsi poeci przecież z nim pisali. Także on musiałby być kimś żywym. On założył nawet jako bardzo młody człowiek grupę surrealistyczną, ale po niecałym roku ją rozwiązał, bo stwierdził, że właściwie nic go to nie obchodzi.
I rzeczywiście tak jest, że jemu są obojętne programy poetyckie. Surrealizm się pojawia, bo on jest bardzo ważny dla poezji czeskiej XX wieku. Trudno byłoby go wyminąć. No więc jest, ale właściwie już potem pojawia się od czasu do czasu jakiś surrealistyczny pomysł, obraz. Tak to bywa, ale także zupełnie inne, obce surrealizmowi rzeczy. To gdzie jest ten wernisz? Bo ja mam wrażenie, jest, że pan cały czas umyka przed tymi pytaniami. Jest w mnóstwie luster odbijających same siebie i rzeczywistość. Te lustra to wernisz właśnie. Bardzo różne, jak powiedziałem. Jest taki wernisz, owaki wernisz i diabli wiedzą, ile jeszcze werniszu. Czort wie, jakby może on sam napisał. Kto to taki ten Iwan Wernisz? Proszę Państwa, żegnamy się poniekąd w oparach surrealizmu i coś jest na rzeczy, bo jak słyszę, coraz więcej wtrętów surrealistycznych widzimy w najnowszej, najmłodszej poezji polskiej. To ciekawy wątek, zostawmy go na inny czas i w innym miejscu będzie omawiany. Bardzo, bardzo dziękujemy tłumaczom, tyle wnieśli do polszczyzny, teraz będziemy czytać, analizować, radować się tym. Bardzo dziękuję za spotkanie Państwu. Dziękuję Jasiu. Dziękuję też Państwu za cierpliwość. Dziękuję. Dziękuję.